W najnowszym numerze miesięcznika, w drodze jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów w Kościele, czyli o tym, czy kobiety mogą zostać księżmi albo co stoi na przeszkodzie, żeby nimi były. O tym także, czy współczesne feministki przypadkiem nie zdradziły kobiet i walczą dzisiaj o zupełnie inne prawa niż prawa kobiet. O tym także, jak na księży patrzą kobiety, jak patrzą siostry zakonne, jak księża odnoszą się do kobiet i do sióstr zakonnych, co robią źle, a co robią dobrze. Przeczytajcie koniecznie. Wielkimi krokami zbliża się pożegnanie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Rozmawiamy z Dariuszem Rosiakiem, wieloletnim korespondentem polskiego radia na Wyspach, który mówi, To się musiało tak skończyć, to tak wyglądało od dobrych 30 lat. Jak chcecie poznać kulisy Brexitu, to właśnie na łamach w drodze. Oprócz tego rozpoczynamy Wielki Posty i bardzo polecam Wam teksty o tym, co się dzieje w spowiedzi, co nam daje rozgrzeszenie. Po co w ogóle się spowiadać? Czy nie moglibyśmy załatwiać naszych problemów z grzechami bez tego chodzenia do konfesjonału? A numer otwiera rozmowa z Miką Dunin, scenarzystką filmu, który jeszcze jest wciąż w polskich kinach Zabawa zabawa o alkoholizmie kobiet, o tym jak uzależniają się i jak piją kobiety, jak przekroczyć wstyd związany z chorobą alkoholową, jak pomóc takiej osobie, którą się widzi może obok siebie albo jak sobie pomóc. Bardzo odważna i mądra rozmowa. Przeczytajcie koniecznie. Bardzo polecam najnowsze w drodze już do kupienia.